odpowiem na to, kim jest Katarzyna Kozyra, bo ona jest po prostu ikoną sztuki polskiej, współczesnej. Jest to imię, nazwisko bardzo medialne. Skandale związane właśnie z piramidą zwierząt nadały jej łatkę tak skandalistki i poprzez tą łatkę wielokrotnie ją odbierano. No w ogóle mi nie zaświtała taka myśl, że to może być odebrane jako skandal, zwłaszcza, że zainteresowania wielkiego sztuką współczesną i tak nie było, bo ona w ogóle jak gdyby nie istniała w świadomości społecznej. Piramida zwierząt jest naszym najbardziej cennym dziełem i największym obowiązkiem.